Cześć kochani, ja jestem Tatiana Kopela i dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem Q&A, ponieważ bardzo mnie o ten odcinek prosiliście. Także mam tutaj ponad 20 pytań. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, łapkę w górę, napiszcie komentarz i zaczynajmy. Okej, rysuję pierwsze pytanko. Trochę się stresuję, ale dobra. Ile piosenek nagrałaś? Ja w swoim życiu nagrałam już 3 piosenki. Tak szczerze to nagrałam już 4, tylko 4, czwartą już niedługo wypuszczę, ale w swoim życiu wydałam już 3. Pierwsza piosenka to była moja pierwsza piosenka i to była piosenka pod tytułem Zawijaj się. Bardzo dobrze wspominam czas nagrywania tej piosenki. Druga piosenka to była Sama robię ruch i powiem Wam szczerze, że ją tak najmniej lubię, ponieważ teledysk za bardzo mi się nie podoba, ale sama piosenka ją też uwielbiam, ponieważ wszystkie swoje piosenki kocham. Moja trzecia piosenka to piosenka pod tytułem Karuzela. Opowiada o takim wakacyjnym czasie. Uwielbiam tą piosenkę, także odsyłam Was do przesłuchania moich wszystkich piosenek i ocenicie sami. Dobra, a więc rzucam to gdzieś pytanie. Kolejne pytanko. Okej. Wolisz słodkie czy słone? Kurczę, to jest trudne pytanie, ponieważ ogólnie zależy kiedy. Na śniadanka to raczej słone, chociaż słodkie? Kurczę, no nie wiem. Może bym wybrała słodkie, bo ja ogólnie bardzo lubię słodycze i wiem, że to za bardzo też nie jest takie zdrowe, ale też bardzo lubię jeść owoce. Najróżniejsze owoce, różne sałatki owocowe, po prostu kocham. Dobra. Następne pytanie. Jaki jest Twój znak zodiaku? Mój znak zodiaku to rak i... Lubię swój znak zodiaku? Nie wiem, jak zawsze poznaję jakiegoś raka, to mówię: ty jesteś mój chłop. Swój chłop? Słyszałam, że raki są płaczliwe. Możliwe. Ja ogólnie jestem też bardzo wrażliwa, jak oglądam jakąś bajkę lub jakiś film i jest jakaś smutna scena, to ja od razu po prostu płaczę, więc może coś w tym jest, nie wiem. Lecimy do następnego pytanka. Lubisz chodzić do szkoły? Czy lubię chodzić do szkoły? Ja ogólnie lubię się uczyć, lubię poznawać różne nowe rzeczy, ale czy lubię chodzić do szkoły? Lubię się spotkać z moją bestią, moją przyjaciółką, spędzać oczywiście czas ze znajomymi, ale czy aż tak uwielbiam? Nie. Nie. Czy masz rodzeństwo? I to jest w ogóle częste pytanie. I oczywiście, że mam rodzeństwo, mam moją wspaniałą siostrę Lilę. Dzieli nas 3 lata różnicy. Czasami wiadomo, się kłócimy ze sobą i się sprzeczamy, jak to rodzeństwo, ale mi się wydaje, że to jest taka siostrzana miłość po prostu. I no, kocham ją bardzo. Wiem, że Lila, na pewno to oglądasz, także pozdrawiam cię bardzo. Mua. I wiesz, że cię bardzo kocham. Mam jeszcze przyrodnią siostrę, młodszą Matyldę. I przechodzimy do następnego pytania. Siu. To jest pytanie, które najczęściej się pojawiało, czyli kiedy nowa piosenka i o czym ona będzie? Premierę mojej piosenki przewiduję, bo nie wiem czy na pewno, ale raczej tak, 1 marca, czyli już niedługo. Jest to piosenka bardzo fajna. Ja jestem po prostu obsesna na punkcie tej piosenki. Może też dlatego, że no to jest coś teraz świeżego dla mnie, to jest coś nowego, to jest coś mojego, ale naprawdę jeżeli puszczam to rodzinie lub znajomym, to też im się bardzo ta piosenka podoba. Także mam nadzieję, że z Waszej strony też będzie tak dobry odbiór. Piosenka jest o takiej byłej miłości, o tęsknocie za tą osobą, ale jednak zobaczeniem, że bez tej osoby jest po prostu lepiej. Także teledysk też jest, powiem Wam, że bardzo fajny. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie i zapraszam Was też do tego, to możecie tam zobaczyć już parę zdjęć z tego teledysku na relacjach. Także zobaczycie, jak to będzie wyglądało.
I już niedługo usłyszycie tą piosenkę, najpierw kawałek tej piosenki na TikToku, także też odsyłam Was na moje wszystkie social media. Także przechodzimy do następnego pytanka. A, i jeszcze na Waszą prośbę, podczas tworzenia piosenki nagrywałam, cały czas po prostu prawie nagrywałam, także skleję z tego jakiegoś vloga, zmontuję i puszczę też Wam na ten kanał. I ogólnie chcę, żeby na tym kanale filmy pojawiały się co niedzielę. Dajcie znać, czy to jest dobry dzień dla Was, ale ogólnie filmy będę wstawiała co niedzielę, jeżeli Wam to nie będzie pasować, to mi tam napiszcie. A shortsy, wiadomo, ogólnie w tygodniu też stawiam na kanał. Losujemy! Jezus, chciałam rzucić miską. Co ja na nie wolno. W której klasie jesteś? Teraz, kiedy to nagrywam, jestem w klasie 7 i też były pytania, czy jest ciężko w klasie 7. Ogólnie jest dość sporo sprawdzianów i kartkówek, ale mi się wydaje, że da się to pogodzić. Powiem tak, nie ma tragedii, o. Na pewno młodsze klasy są łatwiejsze, ale jest bardzo dobrze. Nie ma tragedii, najgorzej chyba mi idzie z takimi matematyką, fizyką i tak dalej. To są dla mnie trudniejsze tematy, ponieważ ja bardziej lubię stricte właśnie angielski, polski, też muzyka, ale już za rok nie będę miała muzyki. Więc no, tak to wygląda. Czy wierzysz w Boga? Ja ogólnie jestem osobą wierzącą. Chodzę do kościoła i bardzo to lubię. Jestem po prostu chrześcijanką. Ogólnie w moim życiu dla mnie wiara jest bardzo ważna, ponieważ mi się wydaje, że wiara też buduje nas. Jeżeli ktoś nie wie, że nie mam z tym w ogóle żadnego problemu, to jest normalne. Ja po prostu wierzę. Chodziłam, bo teraz mam mniej czasu. Na schole od małego, tam też śpiewałam, czyli w chórze kościelnym. I to też było bardzo fajne doświadczenie, żeby na każdym mszy śpiewać psalmi jakieś przez mikrofon na cały kościół lub po prostu fajne piosenki z całym chórem i mi się wydaje, że przez to jako dziecko też polubiłam chodzić do kościoła. Także tak to wygląda. Masz jakieś zwierzę? Tak. Ja ogólnie mam 3 zwierzątka domowe i to też w ogóle było pytanie, które często się pojawiało. Moim pierwszym zwierzątkiem był kokosik, czyli świnka morska. Później przyszedł Henio, czyli druga świnka morska. Moim ukochanym, po prostu rozpieszczam trochę zwierzątkiem, to jest Nutka, mój piesek, Maltańczyk, która jest po prostu ukochana, która śpi ze mną, bo były też takie pytania, chociaż Nutka ma swoje legowisko, to i tak woli spać ze mną w łóżku. Kocham ją całym sercem i jest naprawdę dla mnie bardzo dużym wsparciem, ponieważ jak mam jakieś gorsze dni, to ona do mnie podchodzi i się przytula i od razu mi jest lepiej. Też lubię z nią wychodzić na różne spacery, bawić się z Nutką. No, to jest po prostu coś wspaniałego i ja kocham pieski. I w ogóle kocham różne zwierzątka. Losujemy, szegę. Twoje ulubione danie to? Moje ulubione danie? Mam takie top 3, ponieważ jednego nie umiem wybrać. Na początku zróbmy tak. Uwielbiam jeść sushi. Ja ogólnie, taki fun fact też o mnie, nie jem mięsa ostatnio. Przed Sylwestrem przestałam jeść, ale ryby jem. Wiem, że ryby to też zwierzątka, ale ja po prostu, nie chodzi o to, że ja mam jakiś problem do osób, które jedzą mięso czy coś, nie. Tylko po prostu, nie wiem czemu mam taki okres, że mięso mnie zaczęło brzydzić. Nie wiem czemu tak mam. Nie wiem skąd to się bierze, ponieważ ja od małego lubiłam jeść mięso i to w ogóle bardzo lubiłam jeść. Tylko, ale po prostu przestałam jeść mięso. Ostatnio. Nie wiem na ile to się utrzyma, ale no, zobaczymy, ale ryby jem. I tak, uwielbiam jeść sushi, różne rodzaje, w ogóle mnie to nie obrzydza. Uwielbiam jeść sushi, w ogóle nie rozumiem osób, które obrzydza sushi, przecież to jest pyszne. Kolejne danie, które uwielbiam, to jest pizza.
Dziękuję Włochom, że wymyślili pizzę. Jak ostatnio byłam też we Włoszech, macie tutaj z tego też vlog, także odsyłam was do tego vloga. Boże, myślałam, że zaraz jakaś mucha lata przy oknie, zaraz mi leci, a ja nie lubię robaczków. Więc ja we Włoszech bardzo dużo jadłam pizzę i przychodzimy też do mojego ulubionego kolejnego dania, na którym punkcie mam po prostu obsesję, czyli spaghetti. Najróżniejsze makarony z różnymi sosami. Ja po prostu uwielbiam. Nie wiem skąd to się bierze, ale po prostu kocham. Jak ja widzę jakieś spaghetti, to mi się po prostu ręce trzęsą. Już chcę je zjeść. Więc no, ogólnie wiem, że może makarony to nie są aż takie zdrowe i w ogóle. Mam to gdzieś. Kocham jeść spaghetti. Najbardziej pomidoro, po prostu zwykłe pomidoro, spaghetti bez mięsa, po prostu z tym samym sosem pomidorowym. Uwielbiam, byle nie z ketchupem. Kto wymyślił spaghetti z ketchupem? Ktoś daje? Nie. Wszystkie sosy oprócz ketchupu i z mięsa. Także to są moje trzy ulubione danka, czyli sushi, pizza i spaghetti. Także przechodzimy dalej. Losujemy kolejne pytanie. Nie wiem czemu, ale trochę się stresuję, jak przychodzę do następnego pytania, chociaż myślę, jak odpowiedzieć, ale to akurat pytanie, w sumie nie wiem, czy jest aż takie łatwe, ale jest łatwe. Wolisz zimę czy lato? Oczywiście tutaj odpowiadam, że wolę lato. Wolę lato dlatego, że są wakacje, dlatego, że jest słońce. Mucha na oknie jest. Byleby nie wleciała, proszę, nie wlatuj. Jaki jest twój ulubiony kolor? Ciemny, niebieski, taki granatowy jakby. Zaraz wam pokażę w sumie, o jaki mi chodzi. Kolor, o właśnie taki. Na przykład stylówki z tym kolorem, to jest po prostu coś pięknego. Także uwielbiam ten kolor. O której godzinie zazwyczaj się budzisz rano? Zazwyczaj, jeżeli idę do szkoły, to budzę się o godzinie 7. Okej. Wolisz psy czy koty? Wolę pieski, ponieważ mam teraz pieska, nie wiem jeszcze jak to jest mieć kotka, kocham też kotki, ponieważ są słodkie, bardzo słodkie, no ale tą psiarą jednak jestem. Czy będą koncerty w wakacje? Oczywiście, że będą, no będą, zawsze są jakieś koncerty, zawsze jestem tam gdzieś zapraszana, z czego jestem w ogóle bardzo wdzięczna zawsze, że mam taką okazję, żeby być zaproszona, zaśpiewać. Zawsze do was po koncertach przychodzę, jakby na takie meet and greety, czyli robię sobie z wami fotki, rozdaję wam autografy, nagrywam TikToki, zawsze staram się tyle, ile mogę, ponieważ zawsze jest was aż tak dużo przy tych bramkach różnych, poznaję was. Tym bardziej jak mi mówicie, że prowadzicie o mnie jakiś fanpage, jestem zawsze wdzięczna, zawsze jak ktoś o mnie prowadzi fanpage, to wchodzę na ten fanpage, staram się obserwować, polubiać różne edity o mnie, więc to jest naprawdę mega cute i dziękuję po prostu wam, że jesteście, ponieważ dopełniacie dużą część mojego życia. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna i lovciam was i teraz wielki przytulas dla was. To będzie. Kiedy się urodziłaś? Tak jak mówię, urodziłam się w lato, 30 czerwca. Jestem, jak już wcześniej też mówiłam, zodiakalnym rakiem. 2010 roku. Chodzisz do szkoły muzycznej? Tak, chodzę do szkoły muzycznej. Ogólnie w tym roku będę już kończyła tą szkołę. Jest teraz, trwa ostatni rok mojego nauczenia, już się kończy. W kwietniu będę miała egzaminy z kształcenia słuchu. Chodziłam do tej szkoły 4 lata. To jest szkoła pierwszego stopnia, szkoła muzyczna pierwszego stopnia. Może ktoś jakiś remont robi, czy co? Okej, zostało już tylko kilka pytań, także losujemy. Co najlepiej wspominasz z The Voice Kids? Jak już wiecie, lub może nie wiecie, byłam w programie The Voice Kids. Doszłam tam do finalu, byłam z Sarem James oraz Olkiem Klębalskim, co jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem, ponieważ są oni wspaniałymi wokalistami. Sarah James też możecie kojarzyć z tego, jak poszła na Eurowizję Junior, jak się dostała do amerykańskiego show. Także naprawdę było to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Najbardziej chyba dobrze z programu The Voice Kids
Wspominam ogólnie osoby. Poznałam tam naprawdę dużo wspaniałych osób, od których mogłam się wiele nauczyć, z którymi mogłam porozmawiać w czasie na przykład prób do programu. W ogóle drużyna Cleo też była wspaniała. Osoby w półfinałach też były wspaniałe. Także naprawdę bardzo dużo osób fajnych poznałam w The Voice Kids. Na bitwach też się świetnie bawiłam. Także no, The Voice Kids było naprawdę dla mnie bardzo wielką przygodą, którą wspominam wspaniale i chyba właśnie najbardziej dobrze wspominam ogólnie poznanych ludzi. Wyniosłam też różnych na przykład wskazówek od mojej trenerki Cleo i od różnych trenerów The Voice Kids, także naprawdę bardzo dużo mi to dało i nadal jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że mogłam tam być. Rodzice są razem. Ogólnie ja mam rodziców po rozwodzie. Może to nie jest teraz aż takie wow, ponieważ teraz dużo dzieci ma rodziców po rozwodzie. Na ilu instrumentach grasz? A więc teraz zaczynamy kurs po moich instrumentach. A więc gram na 3 instrumentach. Gram na pianinie. Zaczęłam się też uczyć grać na gitarze. Moim głównym instrumentem, od którego też zaczynałam, to są skrzypce. Ile lat miałaś, jak byłaś w The Voice Kids? Jak byłam w The Voice Kids, miałam 10 lat. I z perspektywy czasu widzę, że byłam dość młoda, ponieważ 10 lat to nie jest za wiele lat. Tak szczerze. I w serce zostało już ostatnie pytanie. I to jest chyba pytanie, które też bardzo dużo razy się pojawiało. Czy masz chłopaka? I tych pytań jest wszędzie, na TikToku, na Instagramie, na YouTubie, no po prostu wszędzie, gdzie się da. I teraz wam wszystkim powiem, że nie. To już koniec tego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, komentarza. To naprawdę bardzo mnie wspiera. Możecie dać mi też w komentarzach różne pomysły na następne filmy. Chcę, żeby ten kanał to była nasza społeczność. A następny filmik to będzie vlog z tego, jak powstaje moja nowa piosenka, która prawdopodobnie już się pojawi 1 marca. Nie będę jeszcze nic zdradzać, ale wszystko będzie na moich socialach, także zapraszam was do zaobserwowania i do zobaczenia już niedługo, następną niedzielę. Buziaki! Mua!